Kukurydza w dzień upalny wzmacnia popęd seksualny. Dzień dobry, w tym tygodniu wchodzę w sprzedawcę plażowego. Wszystko, co mam tutaj razem ze mną, zarówno w towarze, jak i w sprzęcie do noszenia towaru, kosztowało mnie, uwaga, 250 zł. Include ta sexy saszeta na kasę, którą dzisiaj zarobię. Cała kasa, która znajdzie się tutaj, oczywiście będzie przelana na sopockie psy i koty, znaczy trójmiejskie. No to zaczynamy! Moja babcia utonęła, zjadła kolbę, wypłynęła. Może być wata cukrowa? No, jak nie ma jogurtu, to musi być wata cukrowa. A po cholerę źle jogurt. Jogurt zatrzymuje wodę. Nie jedz jogurtów. Mleko jest dla krów. A wata cukrowa daje brzuszek. A to jeszcze się wyciągnie. Tak, to jeszcze urośnie i to wyjdzie. Wszystko wyjdzie jeszcze. Trzymaj. To będzie 5 dych. Dawaj. Dawaj. Chciałeś watę? Cierp. Proszę, proszę. Targuj się, umiesz? Nie, nie umiem. Nie umie, widzę, że nie umie. 50. 40? Bramka numer 1, ciągle. 50. To będzie najdroższa wata cukrowa, jaką w życiu dostałeś. Proszę? Jedz ją przez tydzień. Zjadaj sobie po kawałeczku. 5 dyszek, ale zobacz jak pod kolor, zobacz. Król Kazimierz, jak wszedł. No, co chcesz? A po ile wata? Po 100. No dobra, po 50, no. Special price, my friend. Specially for you. You're my big friend. Big boss. Dobra, 30. Chodzisz to? Super. Towar sprzedany, macany, należy do macanta. I teraz płacz. 3 dyszki. Jestem strasznym zdziercą, strasznym, najgorszym. Ale to wszystko idzie na psy i koty. Babcia uklękła, ale tak tego nie rozwiążemy. Nie, nie, nie. Nie ze mną te numery, babciu. Świetnie. Doskonale. To tak, mamy 5 dyszek, to ja ci jeszcze dam słodki popcorn. Proszę bardzo. Będzie, masz tutaj special set, kochany, i kolbę, proszę bardzo. A, włóż mi do saszety, młody człowieku, bo nie mam ręki. Jeszcze druga dyszka. Co za kombinator mały, co za po prostu. Ładnie, ładnie, skąd jesteście? Z Konina. Z Konina? Fajnie musi być w Koninie. Kukurydza, piwo, cola, poleci na to każda mariola. I prezydent w Belwederze kukurydzę od nas bierze. Co tam, dzieci? Popcorn. Popcorn, doskonale. 5 dyszek będzie za jeden popcorn. Ile masz? 20. I co byś chciała? Kukurydzę, proszę bardzo. Ale taką już dziabaną czy świeżą? Na pewno? Proszę bardzo, jest twoja. 2 dyszki do saszety wkładamy tutaj. No, a ty co tam marudzisz? Ale co popcorn? No ale za piątkę? No. Stary, nie sprzedam za piątkę, nie ma mowy. Dycha to jest minimum. No. Nie no, to masz piątkę. No. Elo! Dobra, masz, ziom. Masz, przecież nabijam się z ciebie. Masz za piko, dwójka, pa. Hej kobieto, rozstrzesz uda, moja kolba czyni cuda. No, perełka zimna, zobacz. Już dwie pomacane, to będzie 40. No 40. Drogo. A to nie jest drogo. Ale jest. My nie mamy 500. Strasznie drogo. No to sobie zróbcie coś, to będziecie mieli. No. Całą kasę z tego, co tutaj nazbieram na plaży, na przelewam na psy i koty z Trójmiasta. No, kota uderzysz? Kota kopniesz? Nie, nie kopnę, ale... No to dawaj dwie dychy, mamy to. Dycha to dużo? No. Chyba żartujesz. To jest all inclusive Sopot. All excuse me. All inclusive, abyś widział nasz pokój. No, płacimy, płacimy. A ile masz pieniędzorów? Ile to jest? Ile ci starzy dali? To teraz leć do mamy i powiedz, że potrzebujesz drugie tyle. No, lecimy, lecimy. Ile płacę? 50. Nie ma tyle. Stówkę widzę, może być stówka, coś dorzucę. No, ale browara dorzucę. Nie, dzięki. Może ja jestem Turkiem, tylko o tym nie wiem? No, co tam, dziecko? Kukurydza, ile masz teraz kasy? Chyba zrobimy deal! Proszę bardzo, wybieraj sobie. Ale którą chcesz? Taką już sprażoną, czy taką świeżuteczką z kolby? Chcesz świeżuteczką z kolby? Proszę bardzo, wybierz sobie, którą chcesz. Kaska, kaska. Co mogę? Co mogę? Te 100, to jeszcze będzie 20. To już to zapłać i leć do mamy po kasę. No, dzięki, dzięki. To jest najlepszy biznes świata. Trochę nieopodatkowany, to prawda. No ale przecież w czytnym celu. Sorry, Mateusz. Znaczy, panie premierze. Hej, warszawiaku, nie bądź ci... A, kup pan browar od Filipa.
piwo. Pan by się napił piwa. Nie, dziękuję. A ja jestem pewny, że pan ja by się napił szampana. Piwa. Pan pije szampana? A do szampana mogę z panu orzeszki na przykład zaproponować. Albo kukurydzę. Nic a nic? Kola. Korzesz, orzeszki? Doskonale. Ile patrzę? 50. Ile? 50. 50 złotych? Tak. 50 złotych? 50 złotych. To jest Sopot. Tu jest ekskluzyw. To jest ekskluzywny kurort. Tu nie ma tanio. Pan by się źle pan czuł, jakby pan zapłacił mniej. Tu nie mam tyle. No, 20, ostatnie słowo. Nie, ten pan żartował, 50 groszy. Zapłacił 50 groszy. Mamy to. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Proszę bardzo, co dla was? 3 kukurydze. O Boże, ale będzie biznes, ale będą hajsy. Ksz, 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 ksz. Dzisiaj tak, tak na Monciaku, dzisiaj tak. Aleluja! Nie, 2 kukurydze i 1 popcorn. 2 kukurydze i 1 popcorn. Proszę bardzo, 1 kukurydza. Poczuj to, poczuj, poczuj, dotknij. Cieplutka, mięciutka. Teraz powąchaj. Czujesz? Jest premium? No, bardzo dobrze. Druga, proszę bardzo. Kto jest konsumentem numer 2? Proszę bardzo. A, tak, dobrze. I co jeszcze? I popcorn. Komu popcorn? Tutaj, świetnie. 100. W życiu! Jestem poważny! No dobrze, dziecku zabiorę, dobrze. Dobra, mamy interes. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Moja babcia dużo piła, kukurydza ją dobiła. Piwo? Po 100? 100? Kurde, nie przeszło. Dobra, 2 dyszki i wasz. No 2 dyszki, no. No zobacz, zobacz jak prosi, zobacz. Zobacz, jak się doczekać nie może. Jak bardzo dzisiaj marzy ten popcorn. Pokaż jak, o tak? Dobra, uwaga, 3, 4, super, 5. Hipstery siedzą, mają kasę. Co wam mogę dać? Niewiele ci mogę dać, Mirinda. Mam Pepsi Vanilla, to jest bardzo hipsterskie na bank. Będzie pasowało do brody, no weź się przyłóż, zobacz. Przecież jakby stąd było. I ciepła, sztywna kolba. Wspomnienie poranka. Kukurydza w dzień upalny wzmacnia popęd seksualny. I dla pani, i dla pana kukurydza gotowana. 4 kukurydze na czosiki, zajebiaście koszyczek i jeszcze kawałek sznurka, na którym sobie można powiesić gacie albo włożyć tu surfinie i powiesić na balkonie. Ha? Proszę bardzo. 100. I torebeczka, no. Giorgio z Armenii. Teraz musimy się pozbyć jeszcze tej lodóweczki i tej Balenciagi. Dzień dobry. Robimy biznes? Jak to nie robimy biznes? Ty robisz biznes? Hajsiwko jest? Masz sitko? Wiesz co, to jak masz sitko, to dostaniesz ode mnie w prezencie tę lodówkę. Ekstra? Będzie do pokoju, no i nie będziesz musiała chodzić po kiełbasę do kuchni. Wszystko sobie będziesz trzymać u siebie. Coca-Cola! Coca-Cola jest za pieniądze. Poza tym kola jest niezdrowa i ma cukier. Bardzo mi się podoba ten interes. W nagrodę dorzucam jeszcze tę wspaniałą torbę i tonę kukurydzy oraz nachosów. Dziękuję bardzo. Ku chwale ojczyzny. Ten popcorn też jest dla siebie. Proszę bardzo, mała księżniczko, masz. Będziesz miała... Czekaj, bo dalej za dużo. Nie ruszaj się. Proszę, trzymaj teraz. Kiedyś cię tam odplączą rodzice. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, pa! Jak pachnie sukces? O tak jak ta stóweczka. Uwaga, to jest chwila prawdy. Liczymy. No. Kapustka, chodź tu do mnie. I jeszcze tu troszeczkę kapustki. I jeszcze tutaj trochę, tak jest. Nie, ja muszę usiąść, ja tego nie udźwignę na stojąco. 50, 60, 170, 250. Kasa, którą włożyliśmy w ten biznes. Dobra, 250 na boczek od razu. I teraz na czysto. 100, 300, 490. 570 zł na czysto, plus 250, 820 zyla na psy i koty. Wyśmienity biznes, słuchajcie, ludzie, plus plaża,
plus dzieci? Tak, tak, o tak. W co jeszcze powinienem wejść? Piszcie w komentarzach. Cześć, papa, do zobaczenia.